Hej, hej, hej. Dzisiaj się tak cieszę na filmik, ponieważ planowałam go od dłuższego czasu. Po przeprowadzce tutaj trochę ponarzekałam sobie, że nie mam się w co ubrać, nie mam ubrań. Przeprowadziłam się tutaj z jedną walizką i uwielbiam modę. Uwielbiam tworzyć outfity, uwielbiam ubrania. Nie powiedziałabym, że jakoś interesuję się czy siedzę w modzie, bo oglądam TikToka, Pinteresta i Instagram, ale od bardzo długiego czasu czuję, że nie jestem w ogóle twórcza i nie tworzę tego, co mi się podoba, nie ubieram się tak, jak mi się to podoba. I chcę to zmienić, chcę iść bardziej w tą stronę. Tak, dzisiaj przychodzę z filmem, gdzie będziemy tworzyć moją wymarzoną garderobę na jesień, zima, na tutaj. To, co mi się teraz podoba, będziemy szukać, kupować i będziemy tworzyć trochę od zera moją garderobę. Oczywiście tutaj jesień, zima w Los Angeles wygląda trochę inaczej, ponieważ jest ciepło, chociaż rano jest bardzo zimno, więc w tym filmiku opowiem też trochę o mojej filozofii, jeżeli chodzi o kupowanie ubrań, gdzie kupuję, jak kupuję. Pokażę cały proces od szukania inspiracji po kupowanie i później w stylizację i tak dalej. Wydaje mi się, że jestem teraz na takim momencie, gdzie już wiem, jaki jest mój styl, wiem, w czym się czuję komfortowo, wiem, co na mnie dobrze wygląda, wiem, co mi się podoba i nie podoba. Oczywiście to było drogą prób i błędów. Też nauczyłam się, jak robić lepiej, świadomiej zakupy. Uważam, że każdy ma tą swoją taką drogę szukania swojego stylu. Mogę też nagrać o tym osobny odcinek. Według mnie, u mnie takim największym krokiem na odnalezienie swojego stylu to było po prostu nie kupowanie w sieciówkach ubrań. Wcześniej kupowałam wszystko z sieciówek. To, co jest w sieciówkach, jest modne w tym momencie. Jeżeli podąża się za tym, to będzie się też wyglądało jak większość osób. I na przykład nie uważam, że jest coś złego wyglądać basicowo. Ogólnie każdy może ubierać się i wyglądać jak chce, ale jeżeli ktoś szuka swojego stylu i jest zainteresowany tym tematem i lubi tą formę wyrażania siebie przez ubrania, to wydaje mi się, że takim najważniejszym krokiem jest po prostu nie podążanie za trendami i nie kupowanie w sieciówkach wszystkiego. Mój styl, jeżeli bym miała określić, to jest to coś bardziej w stylu lat 90. Bardzo inspiruje mnie to, jak ubierali się moi rodzice w tamtym czasie, moja mama i mój tata. Uwielbiam przeglądać ich zdjęcia. Zdjęcia mojej mamy z młodości bardzo mnie inspirują, gdzie ubierała się na przykład na beżowo, czarne okulary, jakieś bordowe kozaki skórzane, spódniczki, swetry, cały strój w jednym kolorze, komplety, sukienki. To jest coś, co bardzo mi się podoba. Przez to też uwielbiam bardzo styl klasyczny, czyli bardzo podstawowe, takie czyste ubieranie się. Można powiedzieć też, że bardziej eleganckie. Wydaje mi się, że po prostu jak ubieramy się klasycznie, to zawsze będziemy dobrze wyglądać. Następnie bardzo mi się podoba taki look model of duty, czyli modelka, która nie pracuje. I wiadomo, każdego inspiruje Bella Hadid. Lubię też styl bardzo Emily Ratajkowski, street style z Nowego Jorku. Ona nosi takie bardziej szerokie na przykład spodnie, malutkie topy i mam jeszcze bardzo dużo osób z Nowego Jorku, które obserwuję, bardzo mnie inspirują. Następnie styl francuski, uwielbiam jeansy, szpilki, po prostu też bardzo klasyczne, spódniczki, sukienki, taki kobiecy, dziewczęcy. Następnie coś, co mi się bardzo podoba, to jest taka yoga mam. I to jest bardzo takie na co dzień, trochę też sportowe. I jak na przykład niektórzy mówią, że ubieranie się w dres albo w tego typu rzeczy jest ich takim go-to, to mój taki strój to jest właśnie bikery i top i muszę często zmieniać i próbować nie ubierać tego, jak gdzieś wychodzę. To właśnie lubię yoga pants, lubię bezrękawniki, lubię polary, lubię sweterki jakieś i takie trochę też mi się to kojarzy i łączy z ballet core, gdzie wiem, że była moda, mi się bardzo podoba. I następna rzecz, którą bardzo lubię i w której dobrze się czuję, to jest taki skandynawski styl. Dla mnie są to takie bardziej też ciekawe rzeczy, czyli jakieś kolorowe swetry, noszenie jasnych spodni, kolorowy sweter, noszenie spodni od piżamy. Bardzo wygodny, prosty, a zarazem ciekawy i bardzo europejski i w którym ja się bardzo dobrze czuję i bardzo mi się podoba. Lubię nosić bardzo spódniczki, loafersy ze skarpetkami, lubię też pokazywać trochę więcej skóry, lubię nosić mniejsze topy. Jeżeli chodzi o trendy, są teraz czasy mikrotrendów, czyli coś wchodzi, jest bardzo popularne i po paru dniach
już wszyscy zapominają. Trzeba bardzo uważać, jeżeli mi się coś podoba i wiem, że jest na to trend. Staram się nie kupować od razu tej rzeczy, tylko dać sobie więcej czasu na zastanowienie się. Jeżeli dalej po 2 tygodniach coś mi się będzie podobało, a wiem, że jest boom na to, no to prawdopodobnie to kupię. Ale jeżeli po 2 tygodniach będę miała, albo już nie jest to modne, to nie kupię, zaoszczędzę pieniądze. Jeżeli chodzi o filozofię odnośnie kupowania ubrań, moja szafa składa się w 50% z rzeczy, które były kupione w lumpeksach, czyli przez thrifting, rzeczy znalezione online, używane, rzeczy kupowane na targach vintage, przez Vinted, po prostu rzeczy z drugiej ręki. Następnie w 30% to są rzeczy z sieciówek, czyli na przykład jakieś basiki. Cały czas tu latają samoloty. I najczęściej to są jeansy albo jakieś spodnie eleganckie. Są to rzeczy, które mi się też na przykład spodobały, albo rzeczy, które podobają mi się i nie umiałam ich znaleźć jako rzeczy używane. I następnie w 20% to będą rzeczy od małych marek, sustainable, z Polski lub z większych sklepów, które wiem, że działają, mają dobre materiały, są bardziej zrównoważone, trochę może więcej kosztowały. Podam w opisie wszystkie sklepy, które ja znam, które działają w taki sposób zrównoważony. Uważam, że to jest fajne miejsce, żeby kupować jakieś basiki. Więc zaczynamy od pierwszego kroku, czyli inspiracje. Poszukanie tego, co mi się podoba, co bym chciała kupić. Ja od 2 tygodni przeglądam Instagrama, Pinteresta i stworzyłam sobie nową tablicę, która się nazywa New Closet i tam dodawałam wszystkie rzeczy, które mi się podobają i za chwilę będziemy ich szukać. Ja właśnie najbardziej lubię używać Pinteresta albo Instagram. Na Instagramie jak tylko coś widzę fajnego, to robię screena i dodaję sobie na telefonie do albumu clothing, które tam mam, ponieważ na Instagramie jak zapisuję, to nigdy na to nie wchodzę. Też często mam tak, że na story ktoś doda fajny outfit, to lubię sobie właśnie zescreenować, więc tak trochę kolekcjonowałam i zbierałam rzeczy, które mi się podobają na ten sezon. A więc tak, na pewno potrzebuję jakieś bluzy. Mam tylko jedną bluzę. Wzięłam jedną bluzę ze sobą, co jest niesamowite. Bluzy są świetne, zawsze się przydają. Na pewno na to będę zwracała uwagę. Uwielbiam ten sweter. Strasznie mi się podoba. I zamówiłam właśnie ten, który jest według mnie bardzo podobny. Jest z tego samego, powiedzmy, materiału i mega mi się podoba. Ma też taki mega długi kołnierz i jest rozpinany też tutaj, co będzie mega super. Na przykład ten sweter, jeansy i pod spód nic i go tak rozpiąć. Bardzo mi się podobają te wszystkie kamizelki z Patagonii albo takie kurtki bardziej polarowe albo takie mega pluszowe i są cudowne. Więc jeżeli bym znalazła, to by było super. O, tutaj mi się podoba, tak jak wygląda. To jest trochę właśnie Model of Duty Emily, cała na czarno. Strasznie mi się podobają jej buty, takie loafersy brązowe, albo nie wiem, mokasyny i czarne eleganckie spodnie, czarny kardigan, czarny top, mega mi się podoba. Następnie te kurtki, to są kurtki wiatrowe. Wydaje mi się, że są bardzo skandynawskie, tak mi się przynajmniej kojarzą, więc chciałabym znaleźć beżową albo kremową. I strasznie mi się podoba, jak to tutaj wygląda, właśnie jasne cargo spodnie, do tego ta kurtka, sweter. Chcę znaleźć zwykłą, szarą, basicową bluzę. Nie wiem, czy kupię dokładnie tą, ale poszukałam jakąś lepszą, z lepszego materiału, albo może second hand. Kocham spodnie. Uwielbiam, że spodnie też robią całą robotę. Jeżeli ma się spodnie, które tak bardzo wyróżniają się, są nietypowe, to wszystko może wyglądać mega basicowo, bo te spodnie robią całą robotę. I teraz mam straszną fazę na kolor zielony w każdej postaci, więc jakbym znalazła tego typu spodnie, może nie metaliczne, ale takie wyróżniające się, to by było super, bo można je ubrać albo tak mega casualowo, do jakichś sneakersów, nawet jakiś sweter, albo do szpilek. Podobają mi się cargo spodnie, albo te takie parachute pants, tylko wiem, że one są trendy. Te mi się na przykład bardzo podobają, jeżeli bym znalazła. Te cargo pants bardzo mi się podobają. Ten sweter bardzo mi się podoba, jak jest właśnie taki rozpinany i jak ma się tylko na sobie sweter. To mi się bardzo podoba. Tutaj mogę sobie na to pozwolić, ponieważ nie jest aż tak zimno, czyli gołe nogi jesienią i zimą. I właśnie podobają mi się strasznie szpilki, do tego krótka spódniczka.
sweter, więc poszukam na pewno jakichś fajnych swetrów i potrzebuję czarną, krótką spódniczkę. Wszystko mi się podoba, jeżeli chodzi o ten outfit. Następnie chcę poszukać krótkie spodenki do swetrów i do wyższych butów. Tutaj są właśnie swetry. Chciałabym też znaleźć spodnie od piżamy, które są takie do noszenia na co dzień. Kolorowe jakieś swetry, później polary. Tu jest na przykład z The North Face. Białe spodnie albo piżamowe. O, tu jest właśnie jeszcze podobny taki sweter, co mi się strasznie podoba. Luki jednokolorowe. Chciałabym bardzo znaleźć jasne spodnie, białe albo beżowe, może nawet bardziej eleganckie, bo później jest tak łatwo się ubrać, jak spodnie po prostu robią całą robotę. Uwielbiam też to, jak wygląda. Mega cute. I też chciałabym znaleźć czerwone szpilki. Coś, w czym jestem zakochana, to są skarpetki i szpilki. I wiem, że to może nie jest klasyczne albo nie obchodzi mnie to. Po prostu takie wełniane, grube skarpetki i szpilki na jesień, zimę. Poszukam skarpetek, bo nie mam takich, i szpilki czarne i jedne czerwone, więc zobaczymy, jak pójdzie. Wejdę jeszcze na stronę główną Pinteresta. O, to mi się bardzo podoba. Jaki jest sweter, krótkie spodenki. To są chyba takie Bermuda shorts i właśnie wyższe buty. Nawet do tych takich moich UGG butów na tej platformie. Mega super by to wyglądało. Więc tak, przeszłam przez cały proces szukania inspiracji, co mi się podoba, co bym chciała. Teraz tworzę listę. Dokładnie zapisuję te rzeczy, które chcę znaleźć. Więc przygotowałam już taką listę. I to jest kurtka wiatrówka, polar z The North Face, kamizelki, jakieś takie polarowe z na przykład z Patagonii, z Kolumbii albo z The North Face. To są takie trzy marki, które mają, wydaje mi się, że najwięcej. Później chcę jakieś takie skandynawskie swetry kolorowe. Później ogólnie kardigany i bluzy z jakichś może lepszych materiałów, bawełniane albo z kaszmiru, albo wełniane. Zobaczymy, co znajdziemy. Bluzę szarą z kapturem na pewno chcę kupić. Następnie na tą porę roku chcę kupić botki w czubek kwadratowy. Strasznie mi się podobają. Uważam, że są bardzo takie 90s i nie mam tutaj takich, więc chcę zobaczyć za nimi. Czarną mini spódniczkę, skarpetki, jakieś ciekawe spodnie, jakieś wzory albo kolorowe, spodnie eleganckie, potrzebuję czarne, bo nie mam ani jednej pary. Cargo pants beżowe, zobaczymy. Więc teraz przechodzimy do etapu szukania tych rzeczy i siadam do komputera. Pierwsze co, to będę przeglądała stronę FredUp. Jest to właśnie strona z używanymi rzeczami. Właśnie znalazłam dużo kamizelek. Tutaj też swetry. Tu jest na przykład kamizelka, która mega mi się podoba. Kolumbia czarna, taka zwykła. Na siłownię, na jakiś hike. Też bardziej takie coś casualowego, bo nie mam ubrań tutaj w ogóle. Tu znalazłam super polar z The North Face w takim ładnym kolorze. Tu znalazłam czerwone szpilki. Tutaj trochę w stylu, co miała Emily. Te takie brązowe loafersy czy mokasyny. I według mnie kupowanie na takich platformach czy chodzenie na lumpeksy, jeżeli wcześniej się zrobi taki research, co ci się podoba i czego szukasz, to znalezienie potem tych rzeczy jest o wiele łatwiejsze, bo po prostu wiesz, czego szukasz. Później jak widzisz to w sklepie, to od razu zwracasz na to uwagę i widzisz cały outfit z tym. Wiem, że chodzenie po lumpeksach czy kupowanie online może być frustrujące i można czuć, że nigdy nie znajdzie się tego, co się chce. Da się, tylko trzeba bardzo tak specyficznie i konkretnie szukać danej rzeczy. Jest już mega ciemno, ale pokażę, co znalazłam i zamówiłam, jeżeli chodzi o stronę FredUp, czyli rzeczy używane z drugiej ręki. To jest zawsze pierwsza rzecz, którą robię. Najpierw szukam, czy da się znaleźć te rzeczy używane, a później dopiero sieciówki albo inne strony. Kupiłam bardzo dużo kamizelek, bo strasznie mi się podobają. Kupiłam jedną białą, później znalazłam taką z Calvina Kleina, która strasznie mi się podobała i jest dosyć taka nietypowa, znaczy ma fajny kolor. Wydaje mi się, że będzie tak super wyglądała po prostu do jakichś jeansów albo do yoga pants nawet, jakieś okulary i taki look na mamę. Znalazłam też jakiś fajny taki sweter szaro-biały, bardzo zwykły, klasyczny, czerwony kardigan. Myślę, że będzie mega fajnie wyglądać. Znalazłam też polar z The North Face,
brązowy, kolejny też z North Face czarny i kurtkę taką wiatrówkę czy przeciwdeszczową. Mega podobna do tej, którą znalazłam na Pinterestie. Nie udało mi się znaleźć szarej bluzy, więc wydaje mi się, że zamówię tą. One są właśnie z bardzo dobrego materiału i chciałabym taką jedną szarą basicową. Nie wiem, czy w tym kolorze, czy trochę ciemniejszą. Następnie znalazłam na Mango skarpetki, które mi się podobają do szpilek. Takie spodnie, teraz były promocje Black Friday. Są zielone, satynowe, ale zobaczymy, jak będą leżały, czy nie będą jakoś dziwnie marszczyć, ale mega mi się podobają. Znalazłam też jasne spodnie eleganckie. Nie wiem, jak Mango, jaką ma jakość, ale i tak takie spodnie eleganckie zawsze będą ze sztucznego materiału zrobione. Jeżeli się mylę, to można dać znać. I szpilki są śliczne, czerwone, trochę taki koralowy kolor, ale podoba mi się bardzo ich wysokość i to, jak te paski wyglądają. I na Mango już jakiś czas temu znalazłam te buty i teraz właśnie była promocja i strasznie mi się podobają. Są takie, jakie sobie wymarzyłam. Wydaje mi się, że moja mama miała może podobne. Są to botki do kolana. Te są brązowe, mają właśnie kwadratowy czubek, co mi się strasznie podoba. Są po prostu takie, o jakich marzyłam, jakie chciałam, więc się mega cieszę, że się udało i jeszcze są na promocji. I teraz poczekam, aż te wszystkie rzeczy mi przyjdą i pokażę, wystylizuję. Więc to było na tyle zakupów. Czuję się mega zadowolona, bo dobrze mi poszło, znalazłam mega dużo rzeczy online. Byłam też ostatnio w Lumpexach, więc pokażę później rzeczy, które znalazłam. Czuję się już lepiej, bo czasami jak mam tutaj trudniejsze momenty, to mam takie, o Boże, w Polsce było tak łatwo, jakby był Vinted, rzeczy były tańsze i myślę sobie, jak to w Polsce nie było łatwo z wszystkim, właśnie nawet czy z ubieraniem się, z kupowaniem ubrań, ale po dzisiejszych zakupach i poszukiwaniach czuję, że jest lepiej. I tak, czekam, aż wszystko przyjdzie i pokażę. Thank you.